odszumisz materiał, ja później będę mógł go sobie y, kroić. Okej. Okay. Jak będzie mi się go y, tam podobało. Mariusz, ja też mam dla ciebie niespodziankę. A, a za zaczęliśmy czy nie zaczęliśmy tak. rozmowy? Mam, mam, mam dla ciebie niespodziankę na, na ten nowy odcinek. Aha, dobra. Mam Ty nowe nie intro. Strasz mnie. Mam nowe intro. Nowe chcesz intro? Je, chcesz je usłyszeć? No jasne, że tak. Okej. Okay. Nazwa naszego podcastu to horrendum. Od angielskiego słowa horrendus. Według słownika PWN jest to coś, co budzi strach, odrazę lub oburzenie. A według Roberta Makłowicza jest to pizza z ananasem. Ale jest pan yy, przeciwnikiem pizzy hawajskiej, czyli pizzy z ananasem. Nazywa pan to horrendum straszliwym. <grym> <grym> horrendum straszliwe. <grym> To chyba jest najulubieńsza rzecz, która się zdarzyła podczas tej przerwy, jak dla mnie. Tak, czyli możemy, mo możemy zaczynać tak oficjalnie. Mm -hmm. Tak. No, Powiedziałam oficjalnie 2, intro, więc. No 3, 2, 1. Witam serdecznie w początkowym odcinku trzeciego sezonu, który nie jest pierwszym odcinkiem trzeciego sezonu, tylko. Jest odcinkiem zero. Tak, odcinkiem zero, w którym porozmawiamy sobie na temat naszego podcastu. Halo, Jeżeli Justyna. Jeżeli słychać w tle jakieś dziwne odgłosy, to ja zmęczona po 10 dniach pracy z rzędu, upuszczająca rzeczy, także proszę o wybaczenie od samego początku. Tak więc, dzień dobry, Justyna. Jakby nie było nas tutaj. Prawie cały rok. Poważnie? To już cały rok? Tak, to cały rok. Jak z tym faktem się czujesz, że trzeci sezon y, horrendum miał mieć premierę na wiosnę roku 2021, a mamy rok 2022? No, wcale to nie pomaga y, mojemu zwyczajowemu kryzysowi egzystencjonalnemu, z, związanemu z przemijaniem, ale. Myślę, że czas jest dobry. I tak jest wiosna, prawda? Tak. Zaczyna się wiosna. Tylko żeśmy się tak o rok pierdzielnęli. Tak, ale to tylko dlatego, że w naszym życiu się dużo pozmieniało. Dlatego jest ten odcinek zerowy. Żeby tej garstce ludzi, która jakby pisała przez ten rok komentarze typu gdzie jest horrendum nie mam co słuchać kiedy wróci trzeci sezon ja sam byłem w szoku że nasz głupi podcast zyskał taką grupę odbiorców którzy słuchali go regularnie dla mnie to nigdy mnie to nigdy nie przestanie dziwić widzenie to, że, tego, że, że ludzie jakby czekają i coś piszą, bo dla mnie to jest jakby zupełnie z innej planety. Ja jestem bardzo mało na mediach społecznościowych, o wiele mniej od Ciebie. Ja się ukrywam i chowam. Ja nie czytam komentarzy, także za każdym razem, gdy mi coś wysyłasz albo gdy coś mi wyskoczy, że gdzieś mnie ktoś oznaczył, to jest to dla mnie taki mini-szok. No. O mój Boże, dlaczego upuszczam rzeczy? Przepraszam, przepraszam. No, ja przez ten ostatni rok też się odsunąłem od mediów społecznościowych. Z paru powodów. Ale dobra, ten odcinek zerowy będzie przedstawiał, co się u nas działo przez cały rok. To od tego sobie zaczniemy. Przejdziemy do ciekawostek na temat dwóch sezonów poprzedniego naszego podcastu czyli sezonu pierwszego i sezonu drugiego i oraz yy, będziemy... Znaczy ja będę czytał ci ostatnie 7 komentarzy, które wpłynęło na filmy, które okay. są na YouTubie. Yy, ostatni okay. był bodajże 5 dni temu, więc... Kom ostatni komentarz był 5 dni temu? Tak, ostatni komentarz był... Ktoś jeszcze o nas pamiętał 5 dni temu? Ostatni komentarz był 5 dni temu, a uwaga, yy... Pierwszy raz od roku włączyłem sobie statystyki Spotify'a, bo też jesteśmy na Spotify'u i na innych platformach podcastowych. I przez ostatnie 7 dni mieliśmy aktywnych 60 słuchaczy. Co? I to jest, to jest właśnie ta wisienka na torcie, że wrzucasz coś i to już zaczyna żyć własnym życiem. Więc nasz podcast horrendum żyje, jest aktywny, może nie w jakiejś takiej masowej skali, ale jakaś grupka osób w sobie myśli, a przesłucham sobie, o czym to jest. I dużo osób ma takie trochę błędne założenie, bo my prowadzimy podcast bardziej komediowy niż horrorowy, i dużo takich negatywnych komentarzy, które wpadały w naszym kierunku jest, że ja szukałem czegoś poważnego, a wy tylko się śmiejecie i, i, i nic innego nie robicie w sobie. I to dla wszystkich, będę odsyłał wszystkich nowych widzów do tego odcinka, że właśnie tak reagujemy na strach. Śmiechem. A poza tym, to jest w nazwie, prawda? Mamy w nazwie, że to jest strasznie śmieszny podcast. Tak, tak. I z tego co wiem. No ale... Wyobra wyobraź sobie, że idziesz do sklepu i kupujesz odplamiacz i on odplamia ci koszulę, a ty piszesz, chujowy ten odplamiacz, chciałem żeby zrobił mi na koszuli plamę, a on mi ją odplamił. No, a... czytajcie definicję produktu, moi drodzy. Dobrze, może e, zaczniemy od pierwszego rozdziału. E, co się działo ze mną, co się działo z tobą, bo jak słyszycie, jakość naszego podcastu e, urosła przez ten rok. Już go nie nagrywamy na tym, na, na kolanie, że tak ładnie to ujęłem wcześniej. Jednym mikrofonem. Justyna, gdzie ty teraz jesteś? W Irlandii, dlatego stać mnie na mikrofon. Od pięciu miesięcy mieszkam w Irlandii. Także nagrywamy to nie w jednym pokoju przy stole z herbatą. Co pomimo tego, że jakość być może nie była najlepsza, czego ja to tajny, jakby, lajk sprzętowy w ogóle też nie zauważyłam, bo dla mnie ja mam bardzo niskie standardy, jeśli chodzi o cokolwiek związanego z technologią, bo ja się nie znam. Dla mnie to jakby nie, nie. Nie wiem. Ja najprawdopodobniej nie zauważę różnicy. To tak jak z samochodami. Ktoś mi może powiedzieć, o, ten samochód jest mały i chujowy, a ten to jest super, bo ma ileś tam czegoś, a ja, dla mnie to jest jedno i to samo. Jedzie jedzie. Dowiedzie mnie z miejsca A do miejsca B. Dowiedzie, dziękuję. Więc. No ale, ale tak. Em, mam nowy mikrofon i jestem daleko. Więc teraz nie nagrywamy w jednym pokoju, tylko z dwóch różnych krajów, tak? Mm -hmm, dokładnie. I moje pytanie jest wow. moje pytanie jest do Ciebie takie. E, czy w tym sezonie przygotujesz nam jakieś straszne rzeczy, które będą się odnosić do Irlandii? To był mój pierwszy pomysł, Mariusz. No, <laughs> Myślałam, że zrobię z tego niespodziankę. Ja sobie tak dzisiaj myślałem. Ciekawe, czy Justyna nagra coś o skrzatach? A generalnie skrzaty nie były moim pierwszym pomysłem, bardziej e, kulty satanistyczne bo jest jedno takie bardzo ciekawe miejsce w Irlandii, które zawsze chciałam odwiedzić, ale o, o tym kiedy indziej. Ale tak jest plan, jest plan o tym, żeby nagrać irlandzki odcinek. Także to. będziemy mieli jeden odcinek tygodniowo, tak jak w poprzednim mm -hmm. sezonie. Zacznie się w najgorszy i najstraszniejszy dzień tygodnia, czyli poniedziałek. Poniedziałek. I o najbardziej, może nie najbardziej, najstraszniejsza godzina to jest północ, godzina duchów. Ale wszyscy młodzi ludzie nienawidzą godziny 6 rano. Więc tak jak dobrze pamiętam, rok temu premiera podcastu była 6 rano w poniedziałek. Dla ludzi, co chodzili sobie do szkoły, mieli tą godzinę czasu od 6 do 7 albo od 7 do 8., żeby przesłuchać sobie nasze wywody odnośnie strasznie, strasznych rzeczy w śmieszny sposób. Mm -hmm. A najlepsze jest to, że kiedy dla ciebie to będzie szósta, dla mnie to będzie piąta. Tak. Bo tak już nie działa, jak się mieszka w innym kraju. No ja sobie tak Ten. Pisałem dzisiaj do Justyny, bo ja teraz pracuję na jednej zmianie, więc ja wstaję od poniedziałku do niedzieli o piątej rano. I o 7.20 napisałem, że jestem ready. Więc sobie tak po, tego pomyślałem, jak ja napisam do ciebie o 7.20, to u ciebie była 620. <grym> tak. A ja, a ja przez chwilę zapomniałam różnicy czasu, więc jak się obudziłam o mojej 8.40 yy, i zobaczyłam wiadomość z 6.20 pomyślałam, że zwariowałeś. <grym> Żeby wstawać o 6.20 w sobotę. Gdzie ja sama nie jestem, jakby. nie wstaję raczej późno. Dzisiaj wstałam. O przed dziewiątą tylko i wyłącznie dlatego, że wczoraj, jeśli słychać po moim głosie, e, wyszłam ze znajomymi do baru, więc musiałam przekrzykiwać głośną muzykę. E, ale zazwyczaj wstaję około siódmej. Najpóźniej siódma trzydzieści ósma, jeżeli poprzedniego dnia położy się trochę późno. Też zrobił się ze mnie trochę ranny ptaszek. No a ja jako, Także... osoba... Dnia. No, ja jako osoba dorosła w piątek wieczorem yy, o dwudziestej wieczorem spałem. Ehm, żeby nie było. Moje wyjście do baru wczorajsze to było pierwsze moje wyjście, nie licząc jakiegoś tam wyjścia do kina, które nie liczy się jako impreza, raczej. Dla mnie tak, ale <grym> dla większości społeczeństwa raczej nie. To było moje pierwsze wyjście gdziekolwiek, odkąd się tu przeprowadziłam, czyli od około pięciu miesięcy. I gdy koleżanki, z którymi szłam, zapytały się mnie, czy się w końcu pomaluję i wystroje, albo nie wiem, cokolwiek, co się robi na wyjścia, zorientowałam się, że nie mam nawet żadnych kosmetyków, bo odkąd tu przyjechałam, jakby nie było okazji ani chęci, żeby cokolwiek kupić, więc musiałam iść na zakupy. No to, 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 to nieźle. A, to są straszne te... rzeczy. <laughs> straszne rzeczy, brak kosmetyków Prec... w, w, w łazience. <laughs> A, i, i zapomniałem ogólnie o naszym wstępie. Czy spotkało mm -hmm. ciebie coś strasznego lub niepokojącego w całym roku od poprzedniego podcastu? 12 <gry> miesięcy. E, dobra, teraz wejdę tutaj z tego, z ciekawostkami, tak? Pierwszy mhm. odcinek naszego podcastu, odcinek zerowy pierwszego sezonu nagraliśmy 31 znaczy nagraliśmy go wcześniej, ale premierę miał 31 sierpnia 2020 roku. Ostatni odcinek wow. natomiast pojawił się 15 lutego 2021 roku, a mamy obecnie, jak to nagrywamy, 26 marzec 2022 roku. Więc Idealne 13 miesięcy, nie 12, 13, 13 miesięcy oh, wow. od ostatniego odcinka, więc przez te 13 miesięcy zdarzyło się coś strasznego lub niepokojącego. Oh, gdzie by tu zacząć? Mówiąc 13, przypomniałeś mi o tym, może nie jest to niepokojące, ale taka też zabawna ciekawostka, mam przyjaciela, który, którego liczba 13 przeraża. Na tyle, że nie jest w stanie wypowiedzieć jej na głos. Dowiedziałam się o tym ostatnio i nie, nie, nie wypowiada jej nigdy na głos. Mówi zawsze ta liczba. Czy... Bo z jakich, jakiś powodów wywołuje u niego trigger. Czekaj. Strach przed dziurami, pająkami, igłami, śmiercią, ludźmi, wojną, długimi wyrazami. To takie, ostat... ja mam ostatnie... to takie uniwersalne strachy. Ostatnio w Google mi mówi strach przed żabami jest ostatnie. Strach przed liczbą 666 6, 6, 13 4 13 7 i przed liczbą strach przed liczbą 13 to jest o Jezu to są ciężkie słowa a ja nie umiem w tego wymawiać ciężkich słów więc... chcesz mi je wysłać na discordzie a ja je przeczytam na głos m mówisz? mogę być osobą trudnych słów ściągnij te brzemię z mojego tego z moich pleców musimy to, robić, zanim, musimy to robić zanim będę miała bezpowrotnie irlandzki akcent w moich polskich słowach <laughs> i dekafobia. Chorobliwy lęk przed liczbą 13. Nie, nie dość, że bawimy to jeszcze uczymy. Mhm. No, a. U mnie z takich strasznych rzeczy przez te 13 miesięcy. Nawet nie powiedziałam jeszcze niczego. Powiedziałam Aha. tylko o moim ziomku. się liczby ziomków. Myś, myś, myślałem, myślałem, że to jest Twoje najstraszniejsze przeżycie. Nie. Ostatniego... Mariusz stwierdził. 13 miesięcy. Ja wiesz, to jest odcinek zerowy. Ja jeszcze muszę e, złapać ten flow nagrywania podcastów. Mariusz stwierdził, okej, okay, teraz moja kolejna mówienie. Więc kontynuuj. <gad> ale nie było jakby wiele rzeczy, tak naprawdę, bo ten ostatni rok był pod, pod, jakby pod, pod przeprowadzkę. Uh, więc najstraszniejsze, co mi się przytrafiło, to zmiana jakby rzeczy, których się boję, bo kiedyś, jak w ciemności słyszałam dziwny odgłos, to bałam się, że to jakaś. Tulpa albo coś w tym rodzaju. A teraz, kiedy jestem sama w domu i w ciemności słyszę odgłos, najbardziej boję się, że to moja pralka znowu się psuje i zaleje mi kuchnię. Albo że coś się dzieje z lodówką. Także moje priorytety i moje lęki całkowicie się zmieniły. Boję się rachunku za gaz, bo mieszkam sama i wynajmuję sama mieszkanie po raz pierwszy. Więc. Mówisz, że dopadły, tyle. dopadły cię lęki dorosłego życia? Bo to nie wiesz. Wiele razy mieszkałam sama, ale to zawsze było wynajmowanie pokoju w większym domu, gdzie byli inni ludzie, więc jakby te wszystkie rzeczy trochę rozdzielały się po głowie każdego, a, a teraz wszystko jest moje. Znaczy... znaczy, wszystko jest mojego landlorda. Generalnie landlordzi to są e, przy, są w, piekło, w piekle są różne rodzaje demonów. Z tego dowiedzieliśmy się z Supernaturala i z różnych mitologii. I z... Fajnie, że wymieniłam Supernaturala pierwszego przed mitologiami. Bardzo mnie to cieszy. Są, są różne rodzaje demonów z piekła, ale mam wrażenie, że nikt nigdy nie wspomina o landlordach. A oni mają na pewno jakieś tam swoje osobne biuro. Yy, powiem ci, że nazwa brzmi poważnie, możesz powiedzieć, kim jest Landlord. Ja wiem, że on jest lordem ziemi. Tak, dokładnie landlord. A nie ma takiego, nie mówi się tak po polsku? Nie, nie mówi się po polsku landlord. O matko. Po polsku to się nazywa właściciel. Gospodarz. Gospodarz. Nie, gospodarz jest jak właściciel nie, kamienicy. Gospodarz jest w momencie, kiedy idziesz do kogoś do domu, a nie wynajmujesz od niego y, mieszkanie. Okej, okay, a więc uwaga, czy chcesz usłyszeć najstraszniejsze istniejące słowo w języku polskim? Nasz podcast powinien się tak nazywać. Uwaga, czynszobiorca. Ja myślałem, ja myślałem że powiesz słowo. Podatki. Nie. No, ale to jest bardzo, bardzo ciekawy temat, bo dużo część naszych słuchaczy jest w okresie. Yy, jak to powiedzieć, szkoły średniej, że tak ładnie się wyrażę, e, którzy mają tylko na uwadze to, że chcą być już dorośli e, i już nie chcą mieć sprawdzianu z, z przyrki, czy tam z matematyki, czy tam z polskiego. Web. A wtedy wchodzimy my, cali na biało i Justyna mówi, najstraszniejsza rzecz, jaka mnie spotkała w ostatnim roku to, że muszę płacić za rachunki. I że może mi się ten, popsuć pralka, albo lodówka. I to są właśnie no takie ukryte prawda. lęki. Nikt? Słuchaj, czy wyobrażasz sobie coś straszniejszego niż wstanie o piątej nad ranem, kiedy masz za godzinę być już w pracy? Wchodzisz do swojej kuchni, a twoja kuchnia pływa. Bo coś się pierdzielnęło w pralce, bo poprzedniego wieczoru, kiedy twoje ko białe koszule suszyły się na następny dzień w pracy, stwierdziłeś sobie, a położę się spać, zanim się wysuszą. Na pewno nic złego się nie stanie. Pralka po prostu wyłączy się sama, a ja je wyciągnę rano, jest późno. Po czym stajesz rano i masz powódź? Powiem ci, że to jest mój lęk. Jak robię pranie, to ja się boję wychodzić z domu. Ja jestem zakładnikiem pralki, jako że pranie się robi dwa i te dwie i pół godziny i ktoś do mnie dzwoni. Wychodzisz się przejść, a ja mówię nie mogę, robię pranie. A on mówi: ale pranie robi się samo. Wkładasz pranie do pralki, włączasz i to się robi. Możesz zostawić te pranie? a ja mówię, nie, 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 nie. nie. Jestem zakładnik, nie, a tak. tam pralka za tobą, tak jak miałeś klawno lodówkę, tak za tobą jest pralka z, tak, z taką spluwą w łapie, ty wycelowaną w twoje plecy. Właśnie chciałem właśnie chciałem nawiązać do naszej mitologii, która się tworzy przez ten podcast. Mamy trzeci, <laughs> y, trzeci sezon. Moim marzeniem, naprawdę moim takim skrytym marzeniem jest to, żeby jeden z takich y, aktywnych słuchaczy z umiejętnościami. Do rysowania. Zrobił takie sezonowe wiesz, jak masz, nie wiem, zdjęcia rodzinne, by narysował te wszystkie potwory z pierwszego sezonu, z drugiego i z trzeciego. Bo jak mieliśmy rozmawiać o, o, o podcaście i do tego jeszcze dojdziemy, a, ale pierwszym już w odcinku zerowym, pierwszym potworem, jakim jest, to jest taka pralka z tą szczelbą. <laughs> No tak, jak dobrze powiedziałaś, że w pierwszym odcinku była ten, były klauno lodówki, a w zerowym odcinku trzeciego sezonu mamy, nie wiem, co ja powiedziałam, pralko, pralko ja powiedziałem pralko lodówki, tak? Klauno lodówki. I mają dziecko? K klauno lodówka. No wyszli, mamy pierwszy ship, pierwszy, pierwszy ship podcastu klauno-lodówka i, i, i pralka porywacz. Tak, niech ktoś napisze y, historię o pralko-lodówkach i te... Pr pralko, co ja mam z tymi pralko-lodówkami? O kla klauno-lodówce, która spotyka e, pralkę, która bierze za zakładników całą rodzinę i nie wyjdziecie dopóki ten pranie się nie skończy. Pranie się nie skończy. Ale ja na to znalazłam Lifehacka, bo ja jestem e, leniem i poza tym. Sama płacę swoje rachunki, więc staram się być oszczędna. Moje pranie nie trwa dwóch i pół godziny. Ja sobie robię ekspresowe pranie za każdym razem. E, I czy kiedy ubrudziłam sobie rękaw keczupem w pracy, to mała plama keczupu mimo wszystko została na moim rękawie z tego względu, że prało się tylko przez 15 minut? Tak. <noise> czy przejmuję się tym? Ani trochę. No ja właśnie się boję ekspresowego prania, że po prostu te plamy nie znikną, które które są. Nie znikają. Dlatego ja robię standardowe pranie. Standardowe pranie trwa u mnie dwie godziny, plus wir na wirowanie trwa kolejne 20 minut. więc jestem zakładnikiem swojej pralki raz w tygodniu na dwie i pół godziny. Jak wychodzę do sklepu, żeby sobie coś kupić, nie wiem, jakiś chleb, i włączam te pranie i wychodzę z domu, to ja właśnie mam tylko w głowie to, że ona mi się zżyga. Jak ja wrócę. Do, do domu. To cała łazienka będzie zalana, co nie? To, to są lęki dorosłego życia. To prawda. Boisz się, że tak. pralka ci się zżyga, jak wyjdziesz z domu. A ja z kolei ostatnio słyszałam jakieś dziwne odgłosy w jednej ze swoich rur. Mam taką rurę nad, nad kuchenką. Nie mam bladego pojęcia, do czego ona służy. Słyszałam jakieś takie dziwne chrupanie dobiegające z tej rury i pierwsze co pomyślałam, o mój Boże, utknął mi tam jakiś gryzoń. I pomimo tego, że bardzo kocham zwierzątka, bardzo na maksa, na maksa kocham zwierzątka, nie mięsa, jestem miłośnikiem zwierząt, ale <grym> pomyślałam sobie przez jedną, bardzo straszną, samolubną chwilę, o mam nadzieję, że szybko zdaję... <grym> po nie chciałam, żeby przegryzł się na wierzch albo żeby mi coś zepsuł. Nie stać mnie na naprawę takich rzeczy. Chociaż przypuszczam, że wtedy mój czynszobiorca jednak musiałby to naprawić, gdyż gryzoń w róże to raczej nie byłby, nie byłaby moja wina. No ale byś musiała z nim walczyć, tak? Byś musiała no tak. szybko wykonać telefon, a twój telefon komórkowy byłby na drugim końcu pokoju, a między tobą a tym telefonem byłby gryzoń. Gdyby <grysoń> się tak na ciebie patrzy i mówi... Teraz jesteś już martwa. Te mieszkanie jest moje. <gry> opowiadałam, opowiadałam w podcaście o tym, jak kiedyś mieszkałam przez trzy tygodnie w pokoju z, z, z myszą. Z, 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 nasza, z naszą myszą? Czy z taką Nie, żyjącą z, myszą? z gryzoniem. Z żyjącą myszą, z gryzoniem. To było trzy tygodnie przed tym, jak z powrotem przeprowadzałam się do Polski po tym pierwszym moim wyjeździe do Irlandii. I na początku byłam przerażona, a potem stwierdziłam, że... I tak za trzy tygodnie już mnie tam nie będzie, więc równie dobrze nowym, nowym lokatorem tego pokoju może być mysz. Nie chciałam jej zabijać, więc sobie koegzystowałyśmy. Nazywałam ją Jerry. Do jak z tego? Z, z kreskówki. Taki był zamysł. No, o, o, ogólnie zdradzę ci, Justyna, bo ci tego nie mówiłem, więc powiem to na wizji. Jako że, no jako, że przestałem regularnie nagrywać na swoim kanale na YouTube, a będziemy te podcasty wrzucać, więc będę miał więcej mm -hmm. czasu i chęci, żeby go zmontować. I dzisiaj mm -hmm. wpadłem na pomysł, że takimi przerywnikami, takimi soundboardami będzie głos z Bidu. Znaczy głos e, śmiech, skubidubidu, jest e, mem taki w internecie że e, ludzie chodzą po jakichś strasznych miejscach po jakichś, nie wiem e, korytarzach czy jaskiniach czy e, tunelach czy to co jest w ziemi czyli tych rynnach czy nie rynnach co nie i tak nasłuchują. to tak, co tak. i nasłuchują i tam jest głos kubidu bidu nie wiem czy widziałaś jeden z tych memów nie Eee, nie wiem, czy ci go wysłać teraz, mogę ci go wysłać? Dawaj To musisz ten, musisz, musisz coś mówić, żeby nie było chwili ciszy, jak stukam. Ale nie, Mariusz, możesz <laughs> zmontować przecież ten podcast. Przed chwilą mówiłeś, że będziesz montował te podcasty. No faktycznie. To ma 10 A... milionów. To ma 10 milionów wyświetleń. O mój Boże. To studzienka. o to mi chodziło. Is there anybody in here? nie chciał. I to, to będzie nasz dźwięk tego, tego sezonu. Jak zepsuć kreskówkę z dzieciństwa w 6 sekund filmik. O Boże. O, jeszcze jedna straszna rzecz, która mi się przytrafiła i przytrafia z dnia na dzień, tak jak już wcześniej wspomniałam. E, pomimo tego, znaczy o, tuż obok tego, że e, byłam wczoraj wieczorem w barze i mogę brzmieć na trochę zmęczoną i zachrypniętą, jestem także po 10 dniach pracy z rzędu, bo tak się dzieje, kiedy masz różne dni wolne w tygodniu, kiedy robi się grafik z tygodnia na tydzień. E, więc dwa tygodnie temu miałam wolny poniedziałek i wtorek. A w tym tygodniu mam wolną sobotę i niedzielę, więc jakby matematycznie. Nie wiem, czy to coś ma wspólnego z matematyką. Jakby na to spojrzeć po prostu z kalendarzem w ręku, no to wychodzą, wychodzi 10 dni pracy z rzędu. I to jest kolejna ciekawostka dla naszych młodych słuchaczy, którzy mówią, że mhm. wolą iść do pracy niż siedzieć w szkole. W Szko szkole macie 5 dni po 6, 7, 8 godzin. Od poniedziałku do piątku, a pójdziecie do pracy i możecie pracować, na przykład, tak jak Justyna na teraz, 10 dni z rzędu, albo 17 Ale dni. Ale problem w tym, <noise> problem jest w tym bardziej nie ilość dni pracy, tylko miejsce, bo wróciłam do pracy w hotelu. Po tych wszystkich filmikach na moim nieistniejącym już kanale na YouTube, gdzie mówiłam, że to jest najgorsze, toksyczne środowisko pracy, znowu jestem w hotelu. Czasami mam wrażenie, że coś jest ze mną nie tak. Od czegoś trzeba zacząć. Nie wiem czemu. To... Mm -hmm. Nawet jeśli to jest zaczynanie drugi raz, albo trzeci w moim przypadku. Miał być to krótki odcinek, a jeszcze nawet go nie zaczęliśmy, tak, zaczęliśmy robić. Mamy 26 okay. minut. Okay. Jesteśmy rozgadani. Dawno tak. tego nie robiliśmy. Jestem bardzo podekscytowana. Ok, możemy zacząć teraz z, z rzeczami, które przygotowałem. Ja, jeszcze ja mam historię, co mi się ty tego przytrafiło. A, no tak. Strasznego przez te magiczne 13 miesięcy. To, co ci opowiadałem, zmieniłem pracę i miałem pierwszy raz miesiąc szkolenia w, we Wrocławiu, więc musiałem wyjechać na miesiąc z mieszkania i mieszkałem w hotelu. I jako, że ja mam bardzo intensywne sny, i tutaj wchodzimy na taką sferę paranormalną, nie mogłem się normalnie wyspać w hotelu, bo cały czas, dzień w dzień, od poniedziałku do piątku, siedząc w tym hotelu, śniły mi się koszmary. Ale nie takie koszmary typu, mm -hmm. jako fan horroru, jak mi się śni koszmar, to ja jestem uradowany. Tylko moje koszmary są właśnie na takim podłożu psychologicznym, gdzie się budzę. Jestem zesrany i miałem przez trzy tygodnie, <laughs> dzień w dzień, koszmary. I ja sobie myślę: o nie, Mariusz, to wszystko negatywna energia tego miejsca. Nie wiadomo, co się <laughs> dzieje w tym hotelu. Co, Ile osób spało w tym pokoju, albo jakie rzeczy się działy w tym pokoju. Ja, ile tak, osób, umarło tym ile pokoju. osób umarło w tym pokoju. I miałem tak, o, że ja co tydzień zjeżdżałem na weekend i później wracałem. I przez trzy tygodnie miałem ten sam pokój. I w jednym momencie zepsuła mi się lodówka. I nie wiem, czy wam teraz to znajdę. O nie, o nie, tylko nie to. A! Mariusz, mogłeś mi jakoś ostrze zdać jakiś trigger warning przed tym, jak to powiedziałeś. Nie wiem, czy to znajdę dla naszych słuchaczy na, na YouTubie, bo wstawiałem to te na Insta Stories, bym musiał teraz przejrzeć te wszystkie. Wysyłałeś mi to. No. Wysyłałeś e... mi to. Na messengerze tak, chyba. Mi się zepsuła lodówka, ale w taki sposób, że lampka w tej lodówce hotelowej, ta lodówka hotelowa jest mała. To ona jest na, tak naprawdę na, nie wiem, sześć puszek coli i, i paczkę kabanosów, ale ma światełko i to światełko zaczęło migać. A jako fani horroru wiemy, że jak światło zaczyna migać, to znaczy, że mam jakąś paranormalną yy, to yy, rzecz. Duchy czy nie duchy, ja mówię, nie dość, że mm -hmm. mam chor tego, kaszmory, cały czas w tym pokoju, to mi się lodówka jeszcze ten? kaszmory? Lod lodówka, mi się, lodówka mi się tego zepsuła? Kiedy w hotelu dowiadują się, że jesteś fanem horroru, więc dają ci nawiedzony pokój z nawiedzoną lodówką. Co, co robi osoba, która yy, jakby zajmuje się takimi paranormalnymi rzeczami? Stwierdziłem, że mnie to wkurwia. I wziąłem i odłączyłem ją z prądu. I oglądałem dalej. Już duchów nie było, i tak. Taki duch musi, wiesz, siedzieć i bawić się tym kablem. Uuuu, straszę ciebie, jestem duchem, który umarł w tym pokoju, weź mnie zauważ. Przychodzi Mariusz, odłącza lodówkę i szachmat duchu, teraz mogę spać spokojnie. A duch, no ja pierdolę, no i co ja teraz mam robić? No to teraz będę musiał cię zabić, bo już nie mogę bawić się kablem. No trudno. Ale na szczęście żyję. Tyle wst tego, tyle było wstępu naszego. Eee... Prawie pół godziny, pół godziny czyli wstępu. jakieś 25 minut, ale ludzie będą się cieszyć, którzy uwielbiają nasz podcast i mówią: wreszcie po roku będę mógł słuchać Waszych głupich opowieści. A, ludzi, ten, a ludzie, którzy nie rozumieją, nie rozumieją naszego poczucia humoru i w ogóle naszego stylu prowadzenia tego podcastu, szukający. Nie martwcie się, ja ta, też. Szukający czegoś poważnego. To jest chyba w tym komentarzu, co znalazłem, co nie? Miałem. Ro mm -hmm. Rozłożymy. Poczekaj, dobra, znajdę go. Może zaczniemy od tego komentarza. E okay. Jakby. Wziąłem sobie. Siedem y ostatnich komentarzy, najnowszych. Czy jest. 7 to szczęśliwa liczba. Tak, tak. To jest pierwszy komentarz, od którego mamy tego możemy zacząć. Pięć dni temu się pojawił komentarz. Okej. Okay. Teraz będziemy nawiązywać do hejtów i, i do tych, do tych do i do tych pozytywnych, po, pozytywnych teraz, rzeczy odnośnie naszego po, podcastu. Teraz zrobimy ripostę dla naszych hejterów. Będziemy nawiązywać do hejtów. Tak. A 5 dni temu e, Demon 44 <grym> napisał, e, e, napisał komentarz. Liczyłem na coś poważnego. Liczyłem na coś poważnego. Dlaczego? A, tylko głupio Poczekaj, liczyłem na coś poważnego, a tylko głupio się śpijecie. E, napi napis napi napisał to przy odcinku czwartym pierwszego sezonu? Czy nasze życie to symulacja? <grym> Czy, Sam czy serio temat. Ktoś... Sam temat! Jak... Przepraszam. Czy, czy, serio, czy, czy serio ktoś wszedł? Czy nasze życie to symulacja i mówi: Kurde, liczyłem na coś a, poważnego. poważniejszego. A, a oni się śmieją tylko z tego. Nie no dostaliśmy są, właśnie... wiesz, są ludzie, którzy wierzą w to w 100%, także być może dlatego liczyli na coś poważnego. Nie wiem. Tak, więc ktoś niech napisze w komentarzu, albo ja napiszę w komentarzu. W sumie mam już taki disclaimer zrobiony. Eee, poczekaj, przeczytam ci go. Mam ochotę, teraz, mam ochotę teraz dodać to. Podoba mi się to bardzo. Podoba mi się prostota tego komentarza. Podoba mi się wydźwięk. I to, jak tak fajnie ląduje, i bardzo mam ochotę teraz wstawić ten komentarz i do opisu naszego podcastu gdzieś na jakiejś platformie, kiedy liczysz na coś poważnego, a oni tylko się głupio śmieją albo no, coś w tym stylu. No. Albo horrendum, tylko głupio się śmiejemy. Jeśli liczysz na coś poważniejszego, to tylko głupio. Ale, na przykład, ja tak zauważyłem w swojej osobie, że ja tak reaguję na stresowe sytuacje. Jak jest stresowa sytuacja w, w pracy, to ja stoję z boku, mam banana na ryju. I się śmieje i, i wale głupie żarty. Ja tak reaguję na stres. Dlatego nie zapraszajcie mnie na pogrzeby, bo to będzie dziwnie wyglądać. Ja. No ja Cię na swój zapraszam, ale raczej nie będzie mnie tam, żeby widzieć, jak się śmiejesz. A, zapraszasz mnie na swój pogrzeb, a ciebie tam nie będzie. To jak w tych każdy klasyczny film. Yy, gdzie jest pogrzeb jakiegoś bohatera i on stoi w tle i patrzy na swój pogrzeb. I liczy, ile osób przyszło? Tak? To taka Justyna sobie stojąca, zaprasza Mariusza na pogrzeb, ale jej tam nie ma. Jak się nie, Taka stojąca, jak się... w, ty, w czapce, w ciemnych okularach, gdzieś na wzniesieniu i patrzy na swój pogrzeb. Słuchaj, i wtedy jeśli się nie zaśmiejesz, to się obrażę, bo to znaczy, że wcale nie jest to dla ciebie smutna i stresująca sytuacja. Będzie, no, a ale ty, kurwa, mamy śmierć. Yy, mamy taką klauzulę, że podcast nagrywamy. My to poważnie pisaliśmy. Uwaga! Podcast nagrywamy w celach czysto rozrywkowych. Nie jesteśmy specjalistami od niczego, o czym mówimy. Nie mamy kwalifikacji do udzielania porad, nie aprobujemy ani nie zachęcamy do kombinowania z creepy rzeczami. Nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne tulpy i klaunologówki. Oh. Traktujcie ten podcast jak my, z, przy, z przymrużeniem oka. Więc informacja jest, nasze sumienie jest czyste. Możemy przejść do drugiego komentarza, tak? Mm -hmm. Lecimy dalej. Czy masz, masz coś do powiedzenia do tej nie, poważnej Nie. Znaczy mam, dalej, mam ochotę jeszcze trochę się głupio pośmiać, ale to może już za dużo tego będzie, więc dalej lecimy dalej. Ale nasz podcast jakby polega na głupim się śmianiu. <laughs> Jeśli ktoś by nie wiedział, głupio się śmiejemy, bardzo dużo i bardzo często. A, ale. Wie, to pokazuje, że ludzie szukają jakby, bo ja też dostałem taki odzeb od naszych słuchaczy, że oni, pamiętasz nasz challenge na sezon drugi, mm -hmm. że mamy nagrać, nagrać odcinek, coś w poważnie, tak, coś na poważnie. Ja nie wiem, ja nie potrafię powiedzieć, ja nigdy nie potrafię powiedzieć niczego na poważnie, tak jak żyję. Bardzo rzadko zdarza mi się mówić cokolwiek na poważnie. Yy, yy, drugi komentarz z trzy yy, tygodnie temu, yy, odcinek Horrory, które przeraziły nas w dzieciństwie, horrendum, podcast zero, czyli nasza przygoda, tak? Mm -hmm. Nasz podcast zero, gdzie jakby przedstawiamy się, tak jak Aha. dzisiaj, <laughs> <laughs> przez 30 minut. Yy, komentarz, uwaga, czytam. Yy, Alta napisała. Nie ma to jak przedstawiać się przez dwie minuty. Może ty jesteś nie na tyle interesująca, że przedstawiasz się przez 15 sekund, ale my jesteśmy super ciekawi. Faj! That's the wrong number! Uuuu no wstawię teraz wstawię tego weba z, z, z ludźmi, co te odpowiadają na no, to. to Not great, not terrible. No przedstawialiśmy się przez dwie minuty, bo jakby podcast jest długą formą. Ludzie są teraz przyzwyczajeni do Tiktokowego formatu 15 sekund, więc dwie minuty to dla nich jest wieczność. To prawda. Znaczy ja też to. Znaczy ja też to trochę rozumiem generalnie. To nie jest tak, że za każdym razem kiedy ktoś powie, że coś mu się nie podoba w tym, co robimy. Yy, to będę, nie wiem, mówiła. Yy, jesteś beznadziejny, wszystko co robimy jest super. Ale generalnie patrzę na to z tej perspektywy, że ja przynajmniej, no i podejrzewam, że ty też ja nagrywam to, bo sprawia mi to wielką radochę, i jakby nie myślę sobie, Tro robię to trochę samolubnie. Fakt faktem, że to jest dla innych ludzi, ale głównie w mojej głowie to jest dla mnie. bawię się świetnie. <laughs> I jeśli przedstawiam się przez dwie minuty, to tylko dlatego, że mam na to ochotę. I. Znajdzie się ktoś, ko komu nie będzie to przeszkadzać. Znajdą się ludzie, którzy przez to przebrną, żeby posłuchać innych ciekawszych rzeczy, o których mówimy w tym podcaście. I, i, i tyle. Jakby nie, jest, nie jest to dla mnie jakoś bardzo głębokie. Jakby dobrze to ujęłaś, bo ja też jakby skończyłem strajhardowaniem na tych social mediach. Mm -hmm. Jakby zauważyłem ten, zauważyłem negatywne skutki tego i jakby jesteśmy tym pokoleniem, które żyło przed social mediami w trakcie tego wielkiego boomu mm -hmm. i teraz dużo osób odchodzi od tego. Jakby TikTok yy, TikTok to wszystko zweryfikował. Mam fajną teorię spiskową na temat TikToka, mm -hmm. ale zostawimy sobie to na inny odcinek, na przykład o strasznych yy, social mediach czy coś. Eee, więc tak, nagrywamy to dla siebie. Eee, czy podcast będzie miał 20 minut czy 3 godziny, to zależy tylko o, od nas i czy nam się dobrze rozmawia, czy, czy nie. Poza tym zawsze można, zawsze można trochę przewinąć do przodu, nie? Zawsze możemy zrobić jakieś takie timestampy na przykład. Przestajemy głupio się śmiać i pierdolić głupoty yy, przy 27 minucie. Tu zaczynamy mówić o temacie odcinka. Jeśli chcesz, to przewinij. Takie tam, nie? Ty, nie? Ja potrzebuję człowieka od, ta, od tego, który będzie robił te, tego timestampy i, i będzie pisał w komentarzach, bo mi się tego nie chce tak robić. A jest, taka jest taka opcja na YouTubie, że możesz sobie podzielić materiał na e, dane segmenty. I ludzie mówili, żeby, żebym robił takie dane segmenty podcastu, ale mi się nie chce, bo to znaczy, że będę musiał przesłuchać cały podcast i wyłapywać to wszystko, co nie. To jest dla mnie zbyt dużo roboty, można to jestem zrobić, zbyt leniwy. Można to zrobić. Ja mogę spróbować, postarać się, chociaż jeżeli dalej będę pracowała 10 dni z rzędu, to potem będę spała 2 dni z rzędu i, i, i nie wiem, kiedy będę miała czas to robić. Ale nawet zrobić to w najprostszy sposób. Typu nie dzielić tego na milion jakichś kawałków, tylko na przykład, nie wiem, przedstawianie się przez 27 minut i odcinek i tyle. Nawet dzielić go na dwie części. O, odci... Odcinek 5 minut, ko koniec. Hmm. Dziękuję. Dobra, komentarz numer 3. Ania R napisała miesiąc temu. Wróćcie z podcastami, proszę, nie mam czego słuchać już w pracy XD. O. To, to, to jest właśnie ten pozytywny podcast. No, został napisany pod odcinkiem Mordercze sikiery i topornik z Nowego Orleanu. Uwielbiam, boże generalnie uwielbiam, jako że sama jestem osobą, która słucha podcastów o strasznych rzeczach i yy, krwawych rzeczach podczas robienia takich codziennych, najprostszych, normalnych czynności. Uwielbiam ten jakby wyobrażenie sobie, że ktoś sobie siedzi w pracy takiej biurowej, klika sobie na komputerze w koszuli zapiętej pod szyję z kubeczkiem kawy, na którym jest napisane miłego dnia, czy coś w tym stylu. <laughs> z taką małą roślinką obok laptopa i słucha o toporniku, albo o morderczych siekierach. Ja jakieś chyba dwa czy trzy dni temu e, byłam w pracy i jako, że to hotel i mamy tam różne funkcje i różne bankiety, dzisiaj bo dzięki jestem na wolnym e, jest koncert na w sali będzie około 180 osób, więc trzeba było wypolerować szklanki takie w sensie te lampki do wina dla wszystkich tych osób. I to było moje zadanie 3 dni temu, więc siedziałam i polerowałam około 180 lampek do wina, po czym polerowałam ich jeszcze więcej na inne funkcje, które będą po weekendzie. Około 400 lampek wypolerowałam w przeciągu 5 godzin i przez cały ten czas słuchałam podcastu o porwanym samolocie także fajnie. przepraszam, bo chciałem kaszlnąć <laughs> mówię, co się stało, umarł? no ja te, te też lubiałem sobie słuchać podcastów w mojej poprzedniej pracy teraz nie mam takiej możliwości No. i już napra naprawdę słuchałem już o, o, o wszystkim zacząłem o psychologii skończyłem na szkodliwej ten, funkcji plastiku nie najbardziej yy, dziwny podcast jaki przesłuchałem to pięciogodzinny podcast o teoriach spiskowych to jest. Żeby łyknąć to na raz, 5 godzin. Matko. Dlatego ja jestem, ja jestem fanem na przykład długiego formatu. Dla mnie podcast musi trwać minimum godzinę. To jest taka odpowiednia forma. Ostatnio jak byłem gościnnie u chłopaków z krytyków gorszego sortu, hey. to oni, o, oni mają format 30 minut. Ja to specjalnie przedłużałem, bo mówię, 30 minut to nie jest podcast, tylko odcinek na YouTubie. No, ale spokojnie Justyna, dogadałem się z nimi i tutaj dla słuchaczy naszego podcastu będzie w tym sezonie jakiś odcinek z chłopakami z gorszego środka, gdzie będziemy strasznie, ale fajnie. strasznie słabych filmach. Sztos. Paradoksalnie to jest... Dawid, no, 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 najpierw opowiedz. O, o, opowiedz. Dobra, o, czy, o co chodzi w tym filmie nasz specjalista, specjalny gościu? Nie wiem, myślałem, że wy mi wytłumaczycie co chodzi w tym filmie. Wiem, że akcja zaczyna się na Bliskim Wschodzie, który jest Teksasem. Dobra. Kolejny komentarz. Dominik Lesiński napisał przy Tulpa, Twój nowy wymyślony przyjaciel. Jest to drugi odcinek pierwszego sezonu. Mm. Napisał Cox. <laughs> Znaczy, koks w sensie, że super, że, że mega, ale bez żadnej emotikonki nic, tylko Cox. Y, Zawsze znaczy, to podobał, po, podobał mi się ten. W całym swoim życiu nie chcę już nigdy więcej dostać innych komplementów. Jeżeli nie zrobię coś dobrze, każdy, czy jest to moja mama, czy jest to mój szef, ma mi powiedzieć: koks. Jest dobrze. Nie przyjmujesz żadnych innych komplementów już nigdy. Wydam książkę. Chcę, żeby na tyle okładki tam gdzie zawsze są, bestseller. Chwyta za serce New York Times. Chcę, żeby pisało Cox. Dominik Cox. Dziękujemy za bardzo miłe słowa. Mam nadzieję, że słuchasz tego zerowego odcinka trzeciego sezonu. Serdecznie miło Cię pozdrawiamy. O, dziękuję. Przynajmniej ja. Ja też tak. O, Boże, mnie to bardzo. Przynajmniej ja ze swojej strony chciałem powiedzieć. <laughs> no, ale Justyna też dziękuję. Lecimy dalej. Piąty komentarz. Nie wiem, czy Rodo to obowiązuje, ale jak oni piszą swoje imię i nazwisko na. przeczytaj mimo wszystko imię i nazwisko z wyliterkuj. W razie czego. Wiliterka? Znaczy, to jest wszystko publiczne, bo to jest w komentarzach, tak? Ale dobra, Michalina napisała. O. Michalina. Ja tutaj biło. Chciałem, wiesz, dane Michaliny zacenzurować, ale Michalina pojechała o już nie. z takim s -s srogim hejtem. Widzisz, Michalina? Ja tu jestem, ja tu się staram chronić twoją. Toż samo. Ale to hejtem z, do mojej strony czego o. nie ukrywam, że tak, uwaga. Słabo się tego słucha. Śmiechy, chichy, przekleństwa, nieumiejętność przekazywania informacji na poziomie. Nawias. Na przykład nazewnictwo wybitnego parapsychologa Monroe. Jakimś typem i śmiechy, że już nie żyje. Żałosne. Koniec nawiasu. Jedynie czytanie tej pani jakoś wychodzi. Małpka z zasłoniętymi oczami. To emotikonka na końcu. Okej, okay. że co, że czytanie mi wychodzi? Że tak, tobie wychodzi. Ja mam problem z, z komunikacją, dlatego. Yy... Mi się literki przewracają A wybitny parapsycholog Monroe to nie był przypadkiem ten typ, który powiedział, że homoseksualizm to jest dewiacja? No, chyba to był odcinek. No to typ nie żyje. Dziękuję bardzo. Dobranoc, do widzenia. Panie wybitny. No ale, ale. słabo się tego słucha. Śmiechy, chichy, przekleństwa. No to Kolejny, cytat do opisu naszego podcastu. Śmiechy, chichy, przekleństwa. Dziękuję. Taki mamy styl. No, ja jestem na przykład co do przekleństw, to jak używam je w materiale, to nie będę ich jakby no, wycinał czy cenzurował. Bo wiem, że dobrze użyte przekleństwo ma swoją wielką moc. A ja, a ja jestem Powiedział zbyt ben. stara i zbyt zmęczona, żeby udawać kogoś, kim nie jestem i żeby się wysilać przede wszystkim. Nie chcę mi się wysilać. Wysilam się w pracy. Tak, to jest, nie To, nie to, jest, to po... jest mój moment na śmichy, chichy i przekleństwa, Michalino, okej? Okay? <noise> 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 Więc będę się śmiechać, chichać i przeklinać. A jak. A jak a jak, a jak, jakiś, jak jakiś parapsycholog nie wzbudza we mnie szacunku, to powiem, że sobie nie żyję i się będę sobie z niego śmiała. <noise> I, I tyle, bo przeczytałam jego książkę. To nie jest tak, że nie mam bladego pojęcia o nim ani o jego. Poglądach i o jego badaniach i o jego rzeczach. Przeczytałam jego książkę. Nie, nie wiem, czy uważam, że jest wybitny. Wiem, że był parapsychologiem. Niektórzy uważają, że parapsychologowie to w ogóle nie jest jakby nic, co można naukowo udowodnić. Ja mam luźne opinie na ten temat generalnie, bo jakby sama. jakby zajmuję się różnymi rzeczami, które ktoś mógłby uznać za zupełnie niemające sensu, typu stawianie kart Tarota. Ale. No. No no ty tutaj no to just... typ, typ nie jest. Justyna, tak. Nie tutaj najbardziej jakby szokuje, zadziwia, mm -hmm. że tak jakby mądrze się wypowiem, to ta emotikonka małpy, która zakrywa oczy. Jakby jesteś, jesteśmy podcastem, ona chyba powinna zakrywać uszy, tak? Mamy to ma, mamy to małpę, która jedna e, zakrywa usta, druga oczy, a trzecia uszy, tak? Tak, ona zapewne. Michali, zapewne Michalina. Zakrywa Michalina oczy. słuchając naszego podcastu zakrywa oczy. Dlaczego wciąż ich słyszę? Co robię nie tak. Dobra, szósty. szósty ale nie, ale żeby nie, było, ten... żeby nie było, bez jakiegoś super hejtu czy coś, nie? Jakby każdy ma prawo powiedzieć, co myśli i tak dalej. Także zdanie szanuję, ale. Nie, ja tutaj do, you know, do hejtów mam jakby taki dystans, bo ja wiem, że ten podcast nie jest profesjonalny, jakby nagrywaliśmy go na kolanie jednym mikrofonem. Ale była w tym magia. Ja Okej. Okay. Nie, nie oczekuję tutaj jakby tematów, które jakby nie wiem, będą was rozwijać. Fakt faktem znajd znajdujemy przez te podcasty ciekawostki, które mi się później utrwalają można tam dodać taki jakby system edukacyjny, ale bardziej chodzi o to, żeby wprowadzić ludzi w dobry nastrój, żeby sobie siedzą to jest na, zawsze. na nockach. Mm -hmm. I moim zdaniem, że jak słuchasz sobie podcastu i słyszysz, jak ktoś się śmieje, to automatycznie ci się Gęba cieszy. Ja uśmiech, też tak mam. No. tak, uś, uśmiech na twarzy po tego yy, pojawia. I serotonina płynie w Twoich wiesz co? żyłach. Generalnie. Ale serotonina generalnie... nie płynie w żyłach, więc. Chodzi mi o to, że. Chodzi mi o to, że to jest podcast rozrywkowy. Jeżeli serotonina płynie naukowy, w Twoich żyłach, no. idź do lekarza. Nie powinna tego robić. W każdym razie, nie wiesz co wiesz, z czym mi się kojarzy jakby nasz podcast? Wyobrażam to sobie w tym. W takiej sytuacji, jakby ktoś faktycznie, siedząc sobie w pracy na noc, słucha tego podcastu. Wyobraźcie sobie to w, tej, w, w tym stylu, że siedzicie w autobusie albo właśnie w pracy na noc i jest dwójka jakichś typów, i oni sobie siedzą i nie rozmawiają z tobą, tylko rozmawiają obok ciebie. I pierdolą takie głupoty, jakie my pierdolimy w tym podcaście, a ty sobie ich po prostu słuchasz tak w tle i myślisz, o mój Boże, co oni biorą? <laughs> to jest coś w tym stylu. Tak, tak, randomowa dwójka ludzi, których słyszysz gdzieś w tle, jadąc gdzieś autobusem albo pociągiem, albo będąc w jakimś miejscu publicznym. Tak, tak, tak ja to odbieram. Tak, tak chcę, żeby taki, taki wydźwięk to miało. Dwójka ludzi, która gada o jakichś głupotach, a ty jesteś tego świadkiem. <laughs> Dokładnie tak. Eee, dobra, I mamy tutaj komentarz siódmy i komentarz szósty. O, o komentarzu szóstym pisałem ci wcześniej, że jest to ten straszny to komentarz. To jest bardzo miłe z twojej strony, że mnie ostrzegłeś, bo nie wiem, co bym zrobiła, gdybyś mnie nie ostrzegł. Nie wie, wiem, I... o czym, wiem o czym to, od kogo jest to komentarz, nie wiem jaki, ale sam, sam fakt, że wiem od kogo. To miałam, miałam poważnie, miałam dreszcze, dreszcze na całych łapach, jak mi napisałeś. I jak czytałem ten komentarz, to też miałem dreszcze. I teraz jest takie zasadnicze pytanie: czy dajemy tą nutkę grozy mm -hmm. u nas w podcaście, czy jednak przechodzimy do tego bardziej pozytywnego komentarza, który jest komentarzem numer 7? Mm, dajmy nutkę grozy, absolutnie. Mówisz? Jesteś na to gotowa? Jestem. To ja, ja zrobię, zrobię montaż, dam jakąś strasznie creepy muzykę. Dla każdego kogoś mi chichy denerwują. A chyba, że y, ja nie mam umiejętności czytania, mogę Ci wysłać ten komentarz i Ty o, go tak. przeczytasz swoim Wyślij. lektorskim głosem, tak? tak? Tak jest, zrób to. Bo ja, ja, ja go zjebię trzy razy, <laughs> będę, musiał, będę musiał go później edytować, ale jak Ty to zrobisz... No nie, no jak Michalina stwierdziła, że mam Dobra. umiejętność czytania, także. To, to jest tak o, że mamy negatywne komentarze, pozytywne komentarze i te straszne komentarze. Mhm. Znaczy tak, to... on jest straszny, bo nawiązuje do Myśli. jednego z chyba z naj, z najstraszniejszych odcinków, jakich nagraliśmy. Mhm. Dobra, wysyłam. Bałem się wysyłać ten komentarz. Okej. Okay. Możesz go też. go sobie na. sobie ory, o, o, oryginał, no. A więc. On jest, pozy on jest pozytywny, ale straszny. Okay, komentarz pod odcinkiem. Yy, na, no. Nie, no to dobrze. Chciałem, po <grym> tak? Chciałem żebyś powiedziała, jak to jest odcinek. Yy, no. Komentarz pod odcinkiem Tulpa, twój nowy, wymyślony przyjaciel. Jest to drugi odcinek pierwszego sezonu. A, komentarz od użytkownika Alru. Ahoj! przybyłam specjalnie ze Spotify'a, żeby napisać komentarz. Niestety moja tulpa. O mój Boże, i to imię. Aiten? Przypuszczam, że Aiten. Nie jest na tyle rozwinięta, aby napisać komentarz, ale napiszę za Aiten. Jestem młoda. Urodziłam, w cudzysłowie, się 23 listopada 2021. Razem z host ćwiczymy opętanie jednej części ciała. Czasem host poświęca mi mało uwagi przez szkołę, ale i tak cię kocham. Komentarz hosta. Dziękuję, ja ciebie też. Lubię chłopaka host i się mega z host dogaduję. Na początku miałyśmy problem z żywopłotem. W cudzysłowie. To zjawisko, kiedy host blokuje słowa tulpy własnymi myślami, ale udało się to opracować. Mam nadzieję, że nagracie więcej o tulpach, serduszko. Pozdrawiam, Atesia i host. Edith jako host. Mam rozstrojenie jaźni od urodzenia, ale potrafię rozróżnić, kiedy tulpa mówi. I też to różni się od tulpy tym, że z innymi osobowościami nie mogę rozmawiać, tylko po prostu codziennie mam inną osobowość. Na przykład, pierwsza to taka sweet, lubię jakieś spódniczki itd., druga to taka, że ubieram się na czarno, lubię strzelać z ojcem wiatrówkami itd., a trzecia to taka uśmiechnięta i zabawna. Osobowości mogą się mieszać i w jednym momencie mogę być drugą i trzecią. Dostaliśmy komentarz od tulpy. Jest to mniej straszne niż myślałam, że będzie. Myślałam, że tulpa powie coś w stylu: 'Przyjdę i was zabiję', <grybujesz> albo <grybujesz> jak śmieliście się śmiać. A jest to bardzo. bardzo urocze i trochę przerażające. Mój? Moim zdaniem, te, 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 tak to jest urocze, biorąc jeszcze te cztery ładne czerwone serduszka na komentarzu. Mhm. I... Ale sam fakt dostania komentarza od Turki jest przerażający, i ja, ja nie wiem w tym momencie, jak się zachować. Bardzo dziękujemy za, za komentarz. Jakby nie wiem, czy po prostu nie wypłynęliśmy na głęboką wodę przy tym drugim odcinku. Jakby moim zdaniem odcinek z, tulp z tulpami jest najstraszniejszy, jaki nagraliśmy. Moim zdaniem nie, tulpa, ja takie... samo zjawisko tulpy przeraża mnie najbardziej ze wszystkiego, o czym kiedykolwiek mówiliśmy. I chyba wiem dlaczego. Na pewno już o tym wspominałam, gdy nagrywaliśmy tamten odcinek. Ale sama jakby mam bardzo... No, lubię pisać, piszę opowiadania, e, piszę historie, piszę scenariusze, więc tworzę bardzo dużo postaci w swojej głowie, które wymyślam sama od zera. I mam bardzo ciekawy sposób, jakby, kiedy mam jakąś blokadę w pisaniu i potrzebuję, nie wiem, potrzebuję jakoś się trochę rozruszać, mam ciekawą metodę szukania inspiracji i, i, i czasami. Czasami, bardzo często, jakby objawia się ona w ten sposób, że rozmawiam sobie z tymi postaciami, które stworzyłam w tym Brzmi to bardzo dziwnie, jak to tak Ale na przykład, kiedy miałam problem z napisaniem, jakby, backstory jednego z antagonistów w książce, którą pisałam rok temu. Pojechałam w góry i, i przez całą jakby wspinaczkę na górę wyobrażałam go sobie idącego obok siebie i odbywałam z nim w głowie rozmowę i wizualizowałam go sobie i tak dalej. I to było przed tym, przed tym, gdy ogarnęłam koncept tulpy, przed nagraniem tego odcinka, więc nie miałam pojęcia co robię. I sam fakt, że byłam tak bardzo blisko stworzenia tulpy, być może nawet o tym nie wiedząc, bardzo mnie przeraża. Bo mam wrażenie, że te postaci, które tworzę w głowie do moich jakichś tam różnych rzeczy, które piszę... Są dosłownie półtora kroku odbycia bycia tulpami. I, i to, że, że mogłabym to zrobić jest przerażające, bo wiem, że w moim przypadku byłoby to bardzo proste i nie zajęłoby mi długo czasu. No, z mojej strony mogę powiedzieć, że cieszymy się, że trafiliśmy na tulpę, która ma poczucie humoru i że bardzo jej się spodobało, że trafiła na podcast, gdzie wspominamy w ogóle taki temat. Pozdrawiam tulpę. Czy I pozdrawiam hosta także. Na... To bardzo tak. urocze. Czy będziemy, czy, czy będziemy nagrywać kolejny odcinek o tulpach? Z mojej strony zapewne nie. A... Ale jak to mówią, nie wiemy co się zdarzy jutro, tak? No, ja mam generalnie w planie nagrać odcinek o, o tulpach, ale być może nie na tym podcaście. Ale o tym powiem, kiedy sama ogarnę, co chcę zrobić z tym pomysłem. Więc serdecznie pozdrawiamy wszystkie paranormalne stworzenia, które nas słuchają. Hey, jesteś, w tym momencie. Jeżeli jesteś jakimś paranormalnym stworzeniem i nas słuchasz. Um, daj komentarz. Jeżeli, jesteś, jeżeli Jeżeli mówiliśmy o tobie w jednym z naszych podcastów i powiedzieliśmy coś nie tak, jakieś, jakieś fakty się nie zgadzają, to nie wstydźcie się i korektujcie nas. Jesteśmy tu po to, żeby się uczyć. Jeżeli jesteście wampirem emocjonalnym i. Albo po prostu takim standardowym vampirem. I nie zgadzacie się z czymś, co powiedzieliśmy. Edukujcie nas. E, tak, jestem za. I tutaj przechodzę do ciekawostek. Mamy jeszcze jeden komentarz, który przeczytamy, mhm. ale idealne będzie nawiązanie i przejście do ciekawostek na temat naszego podcastu. Akurat to są statystyki ze Spotify'a. Spotify nie wiem, jakie są statystyki na YouTubie, bo nie sprawdzałem, ale na Spotify'u słuchają nas tak. 48% słuchaczy to kobiety. No. Więc jakby Twoja rola jest silna. Ale jest bardzo 50-50, to fajnie, no. podoba mi się to. Jest, no, bardzo, znaczy, bardzo 50-50. 48% to kobiety, tak? No. No więc. 39% to mężczyźni. Już jest 50. 50 A. I 10% to inne byty nadprzyrodzone. <laughs> <laughs> I to jakby. Jakby, zga jakby zgadza się w tych komentarzach, które, te, które wybrałem. A wybrałem 7 Czy ostatnich, jest... tych siedem najnowszych. Czy jest opcja na Spotify'u zaznaczenia swojej płci jako byty nadprzyrodzony? <laughs> nie jest inny. Inny. Jest kobieta, mężczyzna i inny, więc te inne zaznaczyłem jako byty nadprzyrodzone. Uważam, że to bardzo piękny, piękny sposób opisania osób niebinarnych. Jest, 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 to piękne byty nadprzyrodzone. Nie, 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 nie o to mi chodziło. Nie o to mi chodziło. Nie, ale... osoby, nie, osoby niebinarne to tylko 2% naszego podcastu. Bo, bo, bo jest w tym. I wracając do Spotify'a, nasze dwa sezony horrendum na Spotify'u zrobiły, uwaga, 10 tysięcy wyświetleń. Wow. To jest spora liczba. Plus, jak tutaj mieliśmy koleżankę, przybyła specjalnie ze Spotify'a, żeby napisać ten komentarz, za co serdecznie dziękujemy. O! Oh. I ostatni komentarz, który wybrałem do naszego podcastu. To Boże Narodzeniowe Potwory Horrendum, sezon drugi, odcinek drugi. I tutaj Agli Angry Sleep yy, napisała. Myślałam, że coś jest ze mną nie tak. Jak czarny, skojarzył mnie się tylko z Column Zero. Uwielbiam wasz humor i cieszy mnie, że będzie trzeci sezon, bo odpisałem wcześniej na, na, na jej komentarz. Powiedziałem, że będzie trzeci sezon. Taka informacja z pierwszej ręki. W nawiasie, tak, w nawiązaniu do komentarza pod odcinkiem ze zwierzakami. Bo te odcinki bardzo poprawiają mi humor. Szczególnie przed pracą na nocną zmianę. Praca na nocnej zmianie to jest to, gdzie nasz podcast idealnie się wpasowuje. I nie mam bladego pojęcia, dlaczego przy ostatniej babeczce i informacji o otwieraniu brzuchów i wewnątrz... We, brzuchów i wewnętrznościach, pomyślałem, że pewnie je wiesza na drzewku bożonarodzeniowym, albo na drzwiach wejściowych, czy innym widocznym miejscu. To, był, to było nawiązanie do tego straszydła, co ja mówiłem, że jest ta starsza wiedźma, która chodzi po domostwach i rozprówa ci wnętrzności, tak? Wspaniały pomysł. Ale tego, ugly, angry, sleepy, ma taki sam humor jak my. Ugly, angry, sleepy. Podoba mi się to. To ja. I <laughs> Jakaś tym bratnia dusza. Pozy... Witaj. <laughs> angry, to... angry, sleepy. Me too. Tym oto pozytywnym akcentem zamykamy naszą sekcję komentarzy. O mój Boże. Już podobało jesteśmy... mi się to. I już jesteśmy przy końcu i zostały mi tylko dwie ostatnie ciekawostki Dawaj. odnośnie naszego ja podcastu. Ja już nie mam nic. Mam tylko moje śmichy, chichy i resztkę mojej wody z elektrolitami. Kawę już wypiłam. Eee, chcesz pozytywną historię czy negatywną? Znaczy tą dobrą? Eee, jak to się mówi? Mam dwie wiadomości, pozytywną Dobrą i negatywną. I złą? Od, 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 tak, tak. I od, od, od czego zaczniemy? Zacznij od złej, żeby zakończyć na pozytywnym aspekcie. Dobra. E, tutaj stricte wchodzimy na statystyki. O, wow, uwielbiam zła, o, zła statystyki. odpowiedź to jest... Nagraliśmy 21 podcastów, tak? Mhm. E, najsłabszy odcinek, e, uwaga, to jest twój. <laughs> Horror, horror świątecznych zakupów. To jest trzeci odcinek <laughs> drugiego nie sezonu. Nie wiesz co? To był odcinek, w którym... Że ile on trwa? Ile? Ile trwa? Nie mam pojęcia. Dobra, załóżmy, że trwa 47 minut. Odcinek równie dobrze mógłby się nazywać "Syna przez 47 minut hejtuje kapitalizm. Także nie Nie dziwię się, że jest najsłabszy. To on zrobił... No, On zrobił 581. Oh, wow. Tylko, tak? Ale że w naturze nic. Yy, musi być równowaga, tak? Mm -hmm. i yang. Jako, że twój był najsłabszym odcinkiem, to drugi najsłabszy odcinek jest mój. I to jest kolejny odcinek, czyli yy, czwarty odcinek drugiego sezonu. To są yy, groszowe okropności. Yy, zrobił 637 wyświetleń. Więc no ten cóż. drugi sezon trochę słabo nam wystartował. Być może przez tytuł, bo tytuł był takim inside jokiem dla nas trochę. Notka na przyszłość. Jeżeli wstawiacie inside joke do tytułu, ludzie nie ogarną, o czym jest odcinek. Ale odcinek o groszowych okropnościach mi się podobał. Mi też. Jakby. Ja czułem już przy tym drugim sezonie, że byłem trochę zmęczony nagrywaniem i nie miałem czasu, żeby znajdować jakichś ciekawych tematów. Eee, ty, ty, tyle mogę powiedzieć, tak? Byłem mentalnie, już szykowałem się na remont, i po prostu musiałem dowieść ten drugi sezon do, do końca. Ja nie, mam, się udało. ja nie mam wymówki. Po prostu chciałem pokrzyczeć trochę o tym, jak bardzo świąteczne zakupy frustrują mnie i mój światopogląd. I teraz przechodzimy do pozytywnych mm -hmm. rzeczy, czyli najlepszy odcinek oh, wow. naszych dwu, dwóch podcastów, znaczy dwóch sezonów. Mm -hmm. Uwaga, tutaj jakby trochę źle wystartowaliśmy, bo trzeci i czwarty odcinek drugiego sezonu to są najgorsze odcinki mm -hmm. w naszym podcaście, ale natomiast dziewiąty odcinek drugiego sezonu jest najlepszy. O oh, wow, który to był? Odcinkiem. To jest. Dziewiąty odcinek drugiego sezonu Horrendum doświadczenia poza ciałem. Zrobił 4783 wyświetlenia na YouTubie. To jest kto najwięcej. Kto, to, kto z nas o tym mówił? To oczywiście twoja zasługa. Aha. Twój odcinek Aha. był najgorszy I najlepszy. i najlepszy. Wow, moje życie w pigułce. Faktycznie In No i. Było. Parę takich ciekawych tematów w tym odcinku, jakby otworzyłaś mi głowę na temat medytacji. Po tym znalazłem sobie w 2000, 2001 roku CSI, czy FBI, czy inne RTV, AGD, KFC, <grywka> udostępniło publicznie dokumenty na temat medytacji i wibracji i tego. Typu innych rzeczy, które jak ja, by... ja Jestem strasznie negatywnie nastawiony do, do tego tematu, ale gościu opisywał to dość naukowo. Bo to jest I nauka, wyja... to nie ma w tym żadnej magii. Jedyne, tak. czym mnie zawsze zniechęcało do medytacji, to jest to, jak niektóre osoby, znaczy, dla niektórych osób to działa i nie będę tego negować, bo niektórzy lubią takie bardzo duchowe, e, stricte, magiczne podejście i stricte takie, jakby, można powiedzieć, wykąpane, wyczyszczone z nauki. E, I to dla nich działa. Dla mnie to nie działa. Ja muszę mieć jakby dowód na to, że to faktycznie zmieni coś w moim mózgu i że poczuję się lepiej. I taka notka ode mnie. Medytacja działa. <laughs> Polecam. Dalej ja, medytuję. Ja jest. Ci tak, ja nie jestem fanem medytacji, ale też jestem fanem wychodzenia ze swojej strefy komfortu. No i to ma coś w sobie. Plus, jeśli umiecie angielski i napiszecie, że chcecie materiały na temat medytacji, wibracji i tego typu innych rzeczy, to ja postaram się to odkopać. Bo gościu w ośmiu odcinkach 20-minutowych. Jakby przeglądał te dokumenty CSI, tak? To są normalne, potwierdzone dokumenty, że wiecie, ludzie w rządzie pracowali specjalnie nad tym mm -hmm. i rozłożyli to na czynniki pierwsze. Fajnie się gościa słucha, polecam. Dzięki temu, jakby właśnie dzięki temu odcinkowi, zacząłem się interesować tematem. Przez co. No, odkryłem. Czemu kryształy działają. Tak. Kryształy działają na, tym, na zasadzie wibracji. Jakby wszystko wokół działa na zasadzie wibracji. dźwięk jest najlepszym. E, najlepszym. Brakuje mi słowa do tego. Nie pokazem, tylko. Dowodem? Po, no, po, no powodem, jakby. Dźwięk działa na wibracji, my działamy na wibracji na naszym podcaście, Dlatego bo wytwarzamy ja, dźwięk. Śmieszne, że o tym mówisz, bo ja akurat ostatnio, muszę się pochwalić, zaczęłam kurs nauczycielski jogi e, i będę się niedługo uczyła więcej o medytacji i o takich korzeniach i, i, i tradycjach i jakby też nauce za tym, stojącej za tym, także być może będzie odcinek, w którym będę mogła powiedzieć o tym coś więcej. E, ale ostatnio uczyłam się właśnie o medytacji za pomocą mantr. I to jest właśnie wszystko, co, wszystko to, co mówisz o dźwięku. To takie typowe om, kojarzy się tylko i wyłącznie z jakimiś mnichami siedzącymi w klasztorze, ale tak naprawdę to ma swoje naukowe wyjaśnienie, bo w tym momencie jakby łączysz się z otaczającymi Cię wibracjami, bo przecież dźwięk sam jest wibracją. I chociaż to brzmi trochę, brzmi trochę szalenie, przynajmniej dla nas ludzi z zachodu, gdy sobie siedzisz i robisz om, to może się kojarzyć trochę śmiesznie, ale poważnie to działa i bardzo uspokaja. Także. Sąsiedzi, nie oceniajcie taki, taki... mnie. <gry> no, jak wiecie, wiecie, jako osoby nie, nie siedzą w tym temacie, to jak spotykacie takie osoby, które. No, brzmią, jakby były opętane po prostu. Już brakuje mi słów, już godzinę nagrywamy. No, ale jeśli poszukasz sobie naukowych wyjaśnień na ten temat w internecie. To tak jak my, jakby niby nie wierzymy w te nadprzyrodzone rzeczy, śmiejemy się, ale z drugiej strony, jakby czujemy respekt do tego Ta, i marzymy Ja wiemy, mam, że może ja mam jakaś... bardzo otwartą głowę generalnie i tak naprawdę, wiesz, nauka nauką nie wierzę, że to powiedziałam ufajcie nauce, ale lata temu rzeczy, które teraz są oczywiste i wyjaśnione naukowo, nie były takie oczywiste, więc kto wie, czego dowiemy się jeszcze za jakiś czas. Prawda? No, więc to był najlepszy odcinek, prawie 5 tysięcy wyświetleń na, na YouTubie, bo dane tylko z YouTuba pobrałem. Nice. Który jakby przez nasze głupie śmiechy, chichy i przekleństwa Wprowadził coś ciekawego. Znaczy, ja, ja cenię to w naszych podcastach, bo jak nie wiecie, czy wiecie, to powtórzę, bo nie powiedzieliśmy tego na, na początku. My z Justyną robimy tak, że mamy sezon 10 odcinkowy. Mm -hmm. Sezon dziesięcioodcinkowy idealnie się składa, że pięć odcinków przygotowuje ja, pięć odcinków przygotowuje Justyna. Tak jest. I my po prostu nie, nie zdradzamy sobie tematów, jakie mamy, żeby było zaskoczeniem dla jednej i drugiej strony. I to jest bardzo ciekawe, bo na przykład nie siedzisz w jakimś temacie, i jak tutaj Justyna przygotowała doświadczenia poza ciałem, to zacząłem jakby zagłębiać się w te informacje i szukać swoich źródeł. Plus, reakcja jest Więc... wtedy bardzo naturalna, kiedy słyszysz o czymś po raz pierwszy. Na przykład, kiedy ty opowiadałeś mi o tulpach i byłam absolutnie przerażona, <laughs> nigdy, nigdy, nie, nikomu nigdy nie udało się nagrać mnie w stanie absolutnego przerażenia. Udałoś to tylko tobie. <laughs> no. Tak więc. Y, mamy element rozrywki, mamy element grozy i mamy element y, edukacyjny. Wow, I, wow to, jaki trzepak. I drugi odcinek. Wracając do Inki Yang, i że Yin, wszystko Yang, mój drogi, być, Yin. to duże musi być. To Yin, to In, to In, In Yang. To drugi najlepszy odcinek był mój. Nice. Uwaga, to jest czwarty odcinek pierwszego sezonu 3225 wyświetleń. Czy nasze życie to symulacje. O nie, to ten. O, Mariusz, nie potraktowaliśmy go na poważnie. No nie, no i Ale biorąc pod do... uwagę fakt, że mój odcinek był najgorszy i najlepszy, a Twój odcinek był drugi najgorszy i drugi najlepszy, no być może, być może jednak coś jest w tej symulacji. No. I fakt, faktem nie przygotowałem się do tego jakoś zbyt dobrze. Po prostu. Wcześniej oglądałem filmiki na, na, na ten temat i nie miałem po prostu tematu. Ej, nie przejmuj na nasz się. Podcast. Jesteśmy ludźmi. A deadline'y nas goniły, więc jesteśmy zmęczeni. Powstał tak, jak powstał. I to by było tyle. No. Już nie mam nic innego do, do przekazania, to tobie Justyna, ani Wam. Wyszło nam godzina 11. Wow. Minut. Jak, jak na nasze podcasty, które mają po 40 minut, to. Trochę się rozgadaliśmy. Ja poglądam swoje mini minimalne notatki, które zrobiłam do dzisiejszego dnia i też nie mam już nic więcej do powiedzenia. Wszystko, wszystko, co miałam do powiedzenia, zostało wyczerpane. Jestem bardzo szczęśliwa, że udało nam się to w końcu zrobić. Nasze pierwsze no. podejście było super, bo tylko jedno, tylko jedno z nas wiedziało, że mamy nagrywać. <laughs> Mariusz myślał, że chce z nim sobie po prostu porozmawiać, a ja siedziałam w pełni przygotowana z mikrofonem. Ale dzięki temu ja się przygotowałem na ten odcinek i wyszło nam jak wyszło. Kiedy zacznie się trzeci sezon Horrendum, Justyna? O mój Boże. A... Bo to, że zrobiliśmy odcinek zero, jakby nadal, nadal jesteśmy na, na starcie. I mogę wam te powiedzieć, jak tego słuchacie, Moi drodzy, jak dotrwaliście do końca tego podcastu, zapewne 6 osób to zrobiło, ale jeśli dotrwałeś do końca tego podcastu, to masz bardzo taką informację z pierwszej ręki, że ten podcast zapewne słuchałeś. Jak słuchałeś go na premierze, to była niedziela 18. Znaczy, będzie niedziela 18, bo to będzie przyszłość, która jeszcze nie nadeszła, a pierwszy odcinek trzeciego sezonu pojawi się w poniedziałek o godzinie 6 rano, tak? Czyli 12 godzin od wypuszczenia odcinka 0. Taki wow. mam plan. Jak, Co o tym sądzisz, Justyno? Sądzę, jest że to bardzo dobry dobra? plan. Bo patrz, gadamy przez godzinę. Podcast się pojawi o 18, czyli o 19 ktoś będzie wiedział już, że w poniedziałek o 6 rano będzie pierwszy odcinek. To I od jest... razu pobiegnie brać prysznic, myć ząbki i spać, aby móc wstać na 6 rano i posłuchać pierwszego odcinka. Chyba, że to będą osoby, które pracują na nockach i, i mają 12 godzin, zaczynają o 18, słuchają sobie... W na początku pracy go, godzinnego podcastu yy, naszego, tego wstępu, i wracają o 6 rano do domu i słuchają pierwszego odcinka. <ścoughs> jeśli ktoś tak zrobi, jeśli ktoś ma 12 godzin w pracy w niedzielę yy, na 12 i może słuchać podcastów w pracy. To, to będzie jakiś mastermind. Dwa to wtedy, to wtedy będę bardzo zaszczycona. Dnia. Będę bardzo zaszczycona tym, że będę mogła o 6 rano moim głosem i moim pierdoleniem go uśpić. Tak więc, yy, dziękuję bardzo. Ja też dziękuję.